Przede wszystkim znowu poszedłem dalszy ciąg Factorio, leniwy skurczybyk. Dobra, jak widzicie, mamy nadmiar miedzi. Dobra, po pierwsze tutaj zrobiłem coś takiego, to jest niby rozdziela 4x4, ale nie chciało mi się robić tego na 3x3, ponieważ wygląda obrzydliwie. Znaczy 4x3, bo wygląda obrzydliwie. Zrobiłem coś takiego i mam nadzieję, że będzie lepiej działało niż to, co było wcześniej. Tutaj źle też były podłączone linie. Musiałem to przesunąć jeszcze o jeden w lewo. No i teraz chyba już dużo lepiej to jakoś działa. Dobra. Dobra, jeszcze jedna mała rzecz. Zamówiłem sobie pakiety wydajności, moduły wydajności. Ponieważ raz te będą najwięcej pracować, więc je powsadzam od razu. Ponieważ znowu pojawiają się problemy z mocą. A jak się pojawiają problemy z mocą, znaczy z prądem, no to dorabiamy więcej prądu. Weźmy tutaj, spoko. A tutaj myślę, że przejdę się z wypełnieniami. Trochę to załatam i później puszczę. Dobra. Więc tak. Trochę nam produkcja spadła czerwonych znowu płytek, ponieważ dalej cały czas mamy problemy z gazolem. A problemy z gazolem mamy, ponieważ mamy mało ropy. Więc tak, zamiast czekać i ładować moduły wydajności, nie wydajności, tylko szybkości, które i tak nam będą potrzebne jeszcze do innych rzeczy, to stwierdziłem, że lepiej będzie po prostu zrobić kolej. Podłączyć to pole naftowe i zrobimy sobie taką krótką kolej, która będzie tędy jeździć. Okej, dobra, więc do roboty. Pierwsze, miałem tu tutaj gdzieś produkcję kiwonów. Mam. Ile ich będziemy potrzebowali? Tych raczej... Czy zamierzam te podłączać? W sumie czemu by nie? Jak już robić, to robić wszystko. Więc tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden na dwa, na trzy, na cztery, na pięć, na sześć, na siedem, na osiem, na dziewięć, na... Dobra. Więc powiedzmy, że wezmę 20. Okej. Lokomotywy mamy, ale potrzebujemy wagonu specjalnego. Gdzie nas atakują? Tutaj, teraz. Okej. Chyba tutaj się postawili. Chyba wcześniej ich tutaj nie było. Tak. Więc się będą znowu tutaj agrować. A dobra, po kolei. Potrzebujemy teraz wagonu z kontenerami. Znaczy z... Jak to się nazywa? W logistyce to jest tak. Cysternę kolejową potrzebujemy. Okej, do tego potrzebujemy więcej zbiorników. Dobra. To jest moja fabryka ogólna. Zbiornik. Jeszcze dwa nam będą potrzebne. Dobra. Teraz chcemy cysternę kolejową. To również dużo rzeczy wymaga. Czy się skończyły trybiki? Chyba skończyły mi się trybiki. Dobra, zaraz będę musiał je zgarnąć. Okej. Dobra, to zgarnijmy trochę rzeczy przy okazji. Trochę stali. I trochę trybików. Tak, będę jeszcze potrzebował dwóch przystanków kolejowych. A, czy mam jakieś? Nie. Więc będę potrzebował obu. Dobra. A tory już mam. Więc do roboty. Tak. Dobra, jak tutaj wygląda... Dobra, postawiło się. A, właśnie. Czy wypełnianie terenu mam w skrzynce? Mam. Która jest w dodatku zasięgu? Ej, więc mogę sobie w sumie zamówić to. Dobra, powiedzmy, że 200 mi dostarczcie robociki.
Poczekamy chwilę. Od razu to załatwimy, skoro już idziemy w tamtym kierunku. No i dobra. I stworzymy sobie gdzieś tutaj nowy również przystanek. Dokładnie jeszcze nie wiem gdzie. Może również sobie tutaj trochę terenu zaleję. Znaczy zasypię trochę tego jeziora. Gdzieś tutaj postawimy. I będziemy wpompowywać bezpośrednio do tych rur. A właśnie, wpompowywać. Prawie bym zapomniał, że będziemy również potrzebowali pomp. Generalnie myślę, że jedna pompa powinna wystarczyć do wpompowywania wszystkiego. 12 tysięcy na sekundę. Ile ty masz pojemności? Nie pisze, nie jest napisane. A więc spróbuję na razie zrobić to z jedną pompą i zobaczymy, jeżeli będą problemy, to dostawimy kolejne. Dobra. Mam już 200. No i dobra, no to lecimy. Przy okazji, gdzieś chyba tutaj czołg zostawiłem, tak? Tutaj. Dobra, będziemy mogli się przejechać nim. Dobra, tutaj wszystko pracuje na pełnych obrotach. Szkoda, że to nie wystarczy, ale dobra. Nasze kopalnie kamienia również się troszkę wyczerpuje. Ale mamy jeszcze całą tonę. No nie tonę, 352 tysiące. Ale powoli również można się zaczynać zastanawiać nad kolejnymi złożami kamienia. Tutaj jest jedno. Nie najlepiej położone, ale... Ale dobra, coś wymyślimy. Jak już się pojawi ten problem. Dobra, czołgu. Idź do roboty. Masz zapas, powiedzmy, że masz zapas rzeczy. Ale najpierw ogarnijmy tutaj. Ciach. Tak, potrzebujemy miejsca tyle, mniej więcej. Dobra. Terium niwelacyjny. Nie wiem, czy to w sumie mi wystarczy. A jeszcze tutaj muszę. No jeszcze tutaj trochę. Dobra, to chyba powinno wystarczyć. Aha. Voila, w sam raz. Dobra, to nie trzymamy, trzymam surowce, żeby to zrobić. Mam. Dobra, no to ciach. Niech się buduje. Zresztą rzeczy, które teraz dodawałem, również ciągną na prąd i tak. I mam kolejne problemy trochę z energią. Ale dobra, jak już się uporamy z produkcją czerwonych płytek, to wezmę się już za energię atomową. Ale póki co to jest ważniejsze dla nas. To nas bardziej blokuje. Dobra, gdzie ja stawiłem kiwony? Tutaj są. Dobra. Jakoś tutaj będziemy musieli chyba je ciekawie łączyć. Okej. Tak nie, tak nie. Tak nie, tak nie. Chodzi na to, że na zewnątrz tylko da się połączyć. Dobra. Tak będzie ok. Też będzie ok. No i dobra. Może najpierw ogarnę tę. Tak.
Może troszkę mały rur wziąłem, ale spoko. Myślę, że sobie poradzimy. Aha. Dobra. Trzeba dać podziemną. W sumie może nie bardzo. Dobra, to nam dużo nie zaoszczędzi. Tak, powiedzmy, że dam podziemną. Nie, no w sumie tutaj też dam podziemną, żeby móc po prostu przechodzić tędy. Okej. Powiedzmy, że tak. Powiedzmy, że coś takiego. Okej, dobra. Musimy to jeszcze okablować. Tak, 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 tak. I powiedzmy, że tak. Dobra. Zaraz to podłączę do prądu. Zajmijmy się jeszcze tymi kiwonami. Okej, dobra, wiecie co? Chyba lepiej tam będzie się przejechać czołgiem. Dobra. W sumie również w ten sposób oczyszczę drogę dla rury. Z drogi drzewa. Okej, dobra. Problem jest taki, że w ogóle teraz nie widzę, gdzie jest ropa. Więc chyba będę musiał zdekonstruować ten las. Mówiąc już o tym, że tu będziemy się również stawiać kiwony i rury. Więc dodatkowo by to przeszkadzało, dobra. A nie, w sumie jak wyjmę kiwon, to podświetla. Okej, dobra. Zapomniałem o tym. Dobra. Może tak. Tak, tak. I tak. Dobra, i dwa mam jeszcze w zapasie. A, jeszcze tutaj jest jeden do podłączenia, dobra. Teraz się tym zajmiemy. Okej. Że tak. I tak. I tak. Dobra, jeszcze prąd. Tak będzie ok. Tak będzie ok. I tak, powiedzmy. Dobra. No wiecie co, wyprowadzę stąd czołg, żeby łatwiej mi się budowało. Teraz atakują... Tak, tak myślałem, że tam... dobra. Będzie wejście. Dobrze, zrobimy tak. A, dobra. Dobra. To już jest rura? Jest rura. Nic nie widzę przez te głupie drzewa. A dobra. Myślę się, że dowiemy się już w praniu. Czekajcie. O tak. Dobra. Jeszcze prąd zaraz musimy dociągnąć. I może tak. Dobra. A teraz prąd. Dobra. To
już nie sięgnie, więc tutaj musimy zbudować. Może zbuduję trochę w lesie, żeby nie zasłaniało drogi. Bym chciał się tu dostać na przyszłość. Okej. A właśnie, musimy jeszcze postawić tam obronę. Gdyby chcieli nas tutaj atakować. O, domyślam się, że będą chcieli. Ponieważ jest tak dużo... Dużo sąsiadów w okolicy. No, dobra, powiedzmy, że tutaj będzie ok. Brakuje mi świateł do konstrukcji. Ok, w takim razie po prostu złożę sobie zamówienie na lampy. I następny raz w bazie mi to dostarczą. Dobra. Moc mamy tutaj do podłączenia. A więc już tak, już wszystko zaczęło kopać. Ale zobaczmy, czy wszystko. Tak, wszystko. Dobra, to jeszcze jeden tamten kiwon na skraju. Ten. Podłączmy i możemy zacząć robić stację. Dobra, przesunę ciebie. I dobra. Tak. Powiedzmy, duży my postawimy. No i dobra. Dobra, to jest pierwsza rzecz. Druga to jest taka, że zbiorniki również by się przydały. Dlaczego mam wagon towarowy? A, zbudowałem wagon towarowy, a nie wagon z cysternami. Damn it. Dobra. Więc zbudujmy to, co chciałem zbudować, czyli cysternę kolejową. To stal i trybiki. Jedna starczy. Oraz dodatkowych kilka zbiorników. Chociaż może nie będą nam potrzebne, zobaczymy. Dobra. I jest nasz schemat stacji kolejowej, który trochę będziemy musieli zmodyfikować. Czy tak da się zrobić? Powiedzmy, że tak. Dobra. Ale tego nie będziemy potrzebować. Kasuj, kasuj. Dobra. Przystanek będzie tutaj. Powiedzmy, że tutaj. I to będą Alec Trains. Nie sądzę. Pola to W1. Tak, postawimy sobie pompę. Co to trochę źle pokazuje. Dobra, postawmy ciuchcię. Coś jest nie tak chyba z tym przystankiem. To postawmy. Teraz lepiej, tak. Więc pompa będzie tutaj stała, chyba. Ciuchcia będzie stała tutaj. A tutaj postawimy do niej cysternę. Dobra, wszystkie będą połączone. Możemy rozłączyć część tych cystern, żeby powiedzmy jedna przewoziła coś jednego, druga coś innego i trzecia coś innego. Ale nam na tym nie zależy. Zrobimy tak.
To jeszcze musimy dostarczyć. Sposób. Tutaj musimy prąd dać. Okej. I czy pompujesz? Nie pompujesz. Dobra, paliwo. Ciekawe, czy dojedzie na tym do bazy. Dobra, wiecie co? Może ustawmy jej... Jedź na przystanek. A, dobra. Nie nazwałem tego. Z powrotem. Pole naftowe 1. Ty pojedziesz na pole naftowe 1. Dobra. I dalej to nie działa. Dobra, zobaczmy, czy jak wyżej postawimy, to zadziała. Dalej nie działa, nie wiem czemu. Nie potrzebuję w sumie tutaj tego roboportu. Dobra, dobudujcie resztę tych rzeczy. A ty nadal nie wiem, dlaczego nie działasz. Co? Cofnijmy może pociąg i zobaczmy. Może po prostu jest źle podłączone. Na chwilę się ruszyła jedna z tych pomp. O. Teraz wlewają. Okej, dobra. Ta będzie wlewać. Przynajmniej powinna. Okej, dobra. Myślę, że mimo wszystko chcemy tutaj jednak mieć cysternę. Żeby tu się magazynowało na czas, kiedy ciuchcia będzie w drodze. Dobra, to zbudujmy sobie parę. Ona, powiedzmy, że jeden wystarczy. Chociaż jakbyśmy zrobili dwa, to moglibyśmy to ładnie ładnie zrobić. Dobra. Będą w takim razie dwa. I chyba trzeba będzie zrobić jednak więcej pomp. Bo jedna pompa wyraźnie nie nadąża chyba. A może? To chyba nie zwiększa się, więc powinno być ok. Dobra. Niech to się ładuje. My dokończymy trasę w tym czasie. Dobra, wiecie co? Tego nie chcę. Chociaż nie, to jest za daleko. Już tutaj musimy skręcić aż. Dobra, wiecie co? Może czołg.
Będzie wygodniej nim jechać. Że pobuduję stację wyładowczą. Wtedy łatwiej będzie to połączyć wszystko. Jeszcze dokładnie sam nie wiem, gdzie ona może być pobudowana. Okej, tory może również chcemy tędy jakoś przepuścić, nie przebijać się przez las. Chociaż może jak tędy się przebije, to chyba nie będzie dużego problemu. Dobra. Zobaczmy, gdzieś chcemy mieć stację. Jakoś tak? Okej, będzie troszkę kawałek rury do przeprowadzenia, ale nie sądzę, żeby to był jakiś duży problem. Dobra. To pokasujmy, nie potrzebujemy tego. Dobra. I tak, z powrotem. Przystanek. Tylko jeden zrobiłem, wygląda to, że tylko jeden zrobiłem. Albo nie, tutaj dwa postawiłem, okej. Okay. Ora, wiecie co, to nie chcę mi się wracać po niego. Postawię tutaj drugi. Przystanek, przystanek, gdzie jest? Nie zdążył się zbudować? A nie, postawił się, okej, dobra. Się tutaj dobudują tory. Tego nie potrzebujemy. Będziemy jechać prosto. Też, to nie, to nie. Dobra. Teraz tak. To musimy zrobić czystkę. Taką. I jedziemy z torami. Dobra, to za daleko już. Aha, chyba nie zdążę się tutaj wyrobić. A, sam raz, patrzcie. Dobra. To jeszcze to pokasuję. Dobra. Ten przystanek również skasujemy, bo ble. No i dobra, dokończmy to wszystko. Ten przystanek się będzie nazywał, powiedzmy... Dobra. Tego też nie potrzebujemy. Robotów konstrukcyjnych nabrałem, ale dobra. Myślę, że trochę ich pokasuję. Dobra, to będzie przystanek. Bazaropa. W sumie tyle wystarczy. Dobra, ty już w sumie możesz dojechać do Bazaropa.
Puste wagony. Ciekawe, czy to zadziała. Tak, zdecydowanie długo zajmie ładowanie całej cysterny. Na razie zobaczmy. Okej, dobra. Po pierwsze potrzebujemy tutaj również skrzyni żądającej z paliwem stałym. Tutaj postawimy sobie, co może lepiej być by było po tej stronie, pompę. Już tylko musimy to doprowadzić do reszty. Jak to najlepiej zrobić? Chyba skasuję tutaj ten las, gdzie irytował, nie? No i dobra, przeprowadzę to po prostu w dół. Może trochę tutaj. Okej. Dobra. Czy ty się tylko weź do roboty? No i dobra, i działa. Czy ty masz już paliwo? Masz już paliwo. Fajnie. No i to chyba by było na tyle, co? Co ty jeszcze możemy... Tak, dorobię dodatkowe pompy. Ja już nie wiem, czy to będzie wystarczała jedna pompa. Jak ona jak ciuchcia wróci. O, jednak puste wagony, pełne wagony działają również. Problem w tym, że to jest chyba... Tak, trochę jej zajmie. Nie, dobra, jedna pompa wystarcza. Zdecydowanie bardzo szybko ładuje. Dużo wolniej, tak, dużo większym czasem jest zebranie potrzebnej ropy, żeby naładować tą cysternę. Niż jej ładowanie właściwe. Więc myślę, że zostawię z jedną pompą to wszystko. No i dobra. Jak teraz wygląda nasz zapas ropy? No dużo fajniej. Sobie może nawet dodatkową cysternę tutaj pobuduję. I wszystkie rafinerie wzięły się do roboty. Co to oznacza, że również mam nadzieję, że wszystkie plastiki się biorą do roboty? Nie do końca. Okej, może wygląda na to, że nawet 6 rafinerii nie jest w stanie zasilić tego, co teraz pobudowałem. Tylko już na pewno to dużo szybciej działa. Okej, ta nadal. Więc wiecie co? Myślę, że będziemy chyba potrzebowali albo jeszcze więcej rafinerii, albo zacząć się bawić w moduły produktywności. Mamy 50 ich na stanie, więc możemy trochę ich pobudować. Jeżeli nadal będziemy zużywać całą ropę, to po prostu pobudujemy jeszcze więcej rafinerii, zaczniemy dawać im moduły produktywności, żeby bardziej efektywnie wykorzystywać tę ropę, a nie tylko szybciej produkować. Okej. No to dobra, tutaj też zdecydowanie jest nadmiar tego crackingu.
Ale dobra, jak zbudujemy więcej ropy, to może również będziemy mieli więcej tego. Dobra, to wszystko w tym odcinku. W następnym odcinku w końcu postaram się zrobić ten nasz pancerz najfajniejszy. Weźmiemy się... pancerz najfajniejszy? Dobra. A i chyba w końcu wezmę się za coveraxa. Tak, już zdecydowanie mamy wystarczająco uranu, żeby już na poważnie wziąć się za jego przetwarzanie. Dobra, póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!